Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Reinet King, ale to już po raz drugi. Przed chwilą nagrałem jakieś 24 minuty nagrania, po czym dopiero zauważyłem, że nie nagrywa się obraz, ponieważ miałem Milka ustawionego, kurde, jako ekran przechwytujący. Zrobiłem całą walkę, ale nie powiem wam czego, bo to tajemnica. Ale kurde, muszę jeszcze raz to wszystko przechodzić, nie. Jezu, dobra, kochani, trudno. Nagram to jeszcze raz, ale nie bądźcie zdziwieni, że już wiem, co tam się dzieje dalej. No ale to i tak około 20 minut nagrania, więc to nie jest jakoś tam długo. Wejdźmy do tej kuźni Buru. Kuźnia Buru, skarbiec błogosławionych wysp. Kuźnia na Kakoburosy, ołtarz jej boskiej mocy, milczy. Dzięki niemu być może uda ci się oczyścić przeklęty amulet. Nie będzie to jednak proste zadanie. Ale wiecie co? Z racji tego, że wiem już co się stanie. Ja chcę dać Beomowi więcej many. Ewidentnie więcej many. Moc Nagakaburosy jest tu silna. Tak, zgadza się. Czuję energię. Podobną do energii ze świątyni oczyszczenia. Studnie mocy wynurzającą się z morskich głębin. Kolejny owoc współpracy błogosławionych wysp i pradawnych Buru. Chociaż został on dawno wykreślony z historii Buru. Z pewnością kiedyś Buru chętnie tu przybywali, by łączyć się z Nagakaburosą. Ale my nie przyszliśmy się modlić. Skoro się nie modlić, to po co? Spędziłam zbyt wiele czasu, czekając w nadziei na znak, który pomoże mi zinterpretować wolę Matki Węży. Nie będę dłużej czekać. Teraz zwrócę się do niej bezpośrednio. Zobaczymy ją, ale emocje. Ona zobaczy nas. Gdy spotkasz Nagakaburosę, prawda ci się objawi. Tylko godni przetrwają próbę. Kolejna próba. Owszem, Pajku. Jeżeli ją przejdziemy, światłość Matki Węży oczyści amulet Gangplanka. Tak jak jej światło oczyściło nasiono w świątyni oczyszczenia. A jeśli zawiedziemy? Miejmy nadzieję, że nam się uda. Tak czy inaczej dostaniemy to, na co zasługujemy. To nie brzmi pozytywnie. Umieszczę amulet na ołtarzu. Niech każdy wyciągnie do niego rękę i obnaży swą duszę. Nasza sprawa jest słuszna. Nie przegramy. Nie. Jestem sama. Przyjęłaś ruch. Znajdziesz swoją drogę naprzód. Z nami. Jakkolwiek skończy się ta podróż, zrobię coś, czego nie robiłem od lat. Spojrzę przed siebie, zamiast w przeszłość. Wszyscy się czegoś nauczyliśmy. Jestem godzien. Wszyscy musieliśmy coś poświęcić. A teraz wzywam Matkę Węży. Przemień nasze poświęcenie w odkupienie. Oczyść ten amulet z czarnej mgły. No i kochani, mamy walkę z awatarem Nagakaburosy. Jest to naprawdę dosyć irytujący boss, jeżeli chodzi o to. Zresztą, kochani, mamy już 94% fabuły gry. Mam nadzieję, że nie skończę tego w tym odcinku. Przynajmniej jeżeli ta walka będzie trwała tyle, ile wcześniej, no to nie skończę, będzie jeszcze jeden. Nagrywam to tak naprawdę w sobotę, w pierwszy dzień świąt, więc no muszę mieć zapas, żeby potem sobie bez problemu to odpalić dla was, bo nie będzie mnie do poniedziałku, bo wyjeżdżam na święta, więc niestety. Dlatego dopiero w poniedziałek będę mógł coś nagrywać, a chcę, żebyście mieli opcję HD, więc to musi być dzień wcześniej nagrane, żeby YouTube zdążył to przetworzyć na tą wersję HD. Tak więc dobra, bez zbędnego przedłużania, od razu dajemy Braumowi niezłomność, chociaż nie, wiecie co? Ona i tak jeżeli atakuje, ona ma 4... 6 ataków, przepraszam.
Jeden jest przytłaczająca wola, zadaje umiarkowane obrażenia bohaterowi. Drugim jest przytłaczająca wiara, zadaje umiarkowane obrażenia każdemu bohaterowi. I to jest naprawdę mocne, bo poprzednio jak grałem, to w pierwszej turze rozpieprzył mi Ari z miejsca, na full hapsie. Więc no, zadaje ponad 4 koła obrażenia, to jest dużo. Kolejnym jest próba precyzji. Zmniejsza wszelkie otrzymywane obrażenia o 50%. Dodaje w losowych halejach zagrożenia, które nakładają precyzję. Precyzja zwiększa moc ataku o 50%. Próba uników. Dodaje w losowych halejach zagrożenie, które zadają umiarkowane obrażenia znajdującym się w nich bohaterom. Czyli to jest to samo co to pierwsze, tylko że musisz na to wejść. I na tym poprzednim odcinku, który nagrywałem, który mi nie wyszedł, bo nie włączyłem oczywiście nagrywania ekranu, nie zauważyłem, że jest jeszcze jedna zakładka. I tak, tutaj jest próba cierpliwości. Nakłada na siebie próbę uników, która przy trafieniu zadaje bohaterom ogromne obrażenia. Daje w losowej alei odległe zagrożenie, które przyznaje cierpliwość. Bohaterowie pod wpływem cierpliwości są odporni na działanie próby cierpliwości oraz zyskują 1000% dodatkowej mocy ataku, czyli to jest praktycznie one hit, one kill. Tylko jest taki problem, no bo zadaje około 9 koła obrażeń, jak tylko go zaatakujesz, czyli nie ma opcji, żeby ktokolwiek przeżył z naszej ekipy oprócz Brauma. Kolejnym jest pokaż mi swoją moc. Nakłada na siebie pokaż mi swoją moc, przez co awatar staje się niewrażliwy. Efekt zostaje usunięty, jeżeli awatar zostanie trafiony super umiejętnością. Czyli najlepiej Ari tym robić, no bo Ari ma dodatkowy atak po tym. Więc dobra, zróbmy to w ten sposób. Dajemy wszystkim tarczkę. Ona i tak chyba teraz nie zaatakuje. A, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy tym razem mi to lepiej wyjdzie. Ari, ty możesz bez problemu ją podpalać. Mam ciekawsze rzeczy na głowie. Co za hojność. Czynisz mnie silną. Dobra, 1090 podpalenie, tak? Ej, czemu nie wleciało podpalenie? Nie rozumiem, co tu się odwaliło. Tak. Ale chyba wcześniej jakiś krytyk wpadł, bo ostatnio mnie zabiła. Dobra, Brown, ty sobie oczywiście przeładowanie ładujesz. No i co? Leczymy chyba, co? Mamy niby 3 staki tylko. Dobra, spróbujmy to przeczekać. Musiało boleć. Właśnie, poprzednio też mi jakiś tak zbytnio krytyk nie wszedł. Dobra, lecz wszystkich. 7 tur to akurat będzie bez problemu. Ty ją cały czas napierdzielasz. Braum, tarczka, ewidentnie tarczka. Spokojnie. Widzę, że się wiele nie zmieniło. Mamy walkę do wygrania. Tak Ari pada i tak Ari pada. Tylko widzę, że teraz jakoś tak mocniej padają. Musimy ją zrespić. Poprzednio... Oj, przepraszam, uderzyłem chyba w mikrofon. Poprzednio jakoś nie było takiego problemu. Dobra, ale to nam się nie przyda. No to tarczka by się tylko przydała. I nie wiem, czy jej ponownie nie użyję. No kurde, no trzeci raz pod rząd, no porąbało się. Ej, ta walka jeszcze gorzej wychodzi niż ta pierwsza. Bo my zaraz to przegramy. Zakonowali teraz tym OE strasznie. Coś okropnego. Wcześniej tak nie było. Jak teraz znów przypieprzy OE, to raczej podniemy. Dobra, ale Braum jeszcze żyje. Braum jeszcze żyje, więc może zdążysz tą tarczkę teraz wziąć, co? Ari, ty musisz nas uleczyć wszystkich. Patrz na mnie! Koszmarna walka.
Ale serio, poprzednio tylko Ari mi na początku ściągnęła, potem już nie. No i na końcu MF-ka, ale to dlatego, że już miała te ciernie włączone. I nie było nawet jak jej trafić. O kurde, ona ma tego ulta włączonego. Dobra, teraz już przynajmniej przeżyjemy. Więc Ari, war zwykłymi, to też nic nie zadasz, ale nabierz sobie te staki. Wyczuwam strach. 4 staki. No i co? Leczondo. No jak ona jest wredna! Nie uciekniesz. Jak ona jest wredna. Następny. Serio, to walka jest trudniejsza niż poprzednio. Sam się jakiś tryb nowy włączył, czy jak? No, próba precyzji, właśnie. I teraz ona ma 50% zredukowane obrażenia dzięki nam, ale możemy sobie to odzyskać, jeżeli wejdziemy na tą kolumnę. Wydaje się spoko, ale... ale to jest i tak problematyczne. Nie zrobimy tego. No, ale potrzebujemy tych tarczek, niestety. Trudno. No kurde, kolejne OE porąbało się. Nie. To po prostu tak sobie Ari walnęła. O, fuck. Widzicie, zrobiliśmy błąd na początku. Znaczy, na początku staliśmy dwa ataki od niej, takie OE. Padło nam połowę teamu i teraz jesteśmy po prostu zdezorganizowani. Nie mamy jak tego, kurde, nawet rozpocząć. Ale przydałoby się, kurde, na tą precyzję wpaść. No dobra, niech będzie tak. Serio, normalnie tutaj jakaś lipa wychodzi. Tutaj wychodzi jakaś lipa. Tyle fotek to ja nie zużyłem. A jestem bardziej przygotowany, bo dałem Bromowi manę. Dobra, ona nie ma tego bufa na ulty, więc bez problemu możemy na razie sobie wziąć tarczkę od Brauma. Uspokoisz ty się? Uspokoisz ty się? Mogę wziąć w sumie tamta od Brauma. Dobra, ale dzięki temu MFK wejdzie na precyzję. To też nie jest złe. Braum, dobra, wracamy do starej taktyki. Ja widzę, że panienka z okienka ewidentnie chce dostać łomot. Ewidentnie chcesz dostać łomot. Może wali tymi AOE, bo nie ma taunta po prostu i dlatego. No, tylko nie wiem czy ją... Kurde, ona nie ma krepnięcia. Przepraszam. Dobra, oberwał Braum, nie jest źle. I czy my cię teraz możemy klepnąć? Nie możemy cię klepnąć, no pewnie. Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No dobra, ale ja mocno. Nic nam innego nie pozostaje. Braum. Ty wbij sobie tę ładowanką. Dobra, cały czas ładuje w Brauma. Ale ona jest coraz bardziej agresywna. Jak ja poprzednio grałem na easy. I po tobie. Chyba poprzednio grałem na easy. No kurde, ona użyła tego leczenia i nie ma żadnych staków. Zrobił 4. Jeszcze raz zatkujemy. Dla nas to łatwiej. Braum,
z automatu. Taunt. I spróbuj dać wszystkim tarczkę. MFK, twoja szansa. Teraz jest twoja szansa. Namierzam cię. No, tak by z rewelacji ci powiem szczerze. Co ty wrzuciłaś? Kolejną tarczkę, czyli znów super umiejętność musi być grana. Ale... tutaj przywrócilibyśmy życie. I to też nie jest głupie. Już nie mogę się cofnąć. Brown tu zostaje po dupie, więc to akurat by się przydało. Cwaniaro. No i teraz mamy zagrożenia. Teraz mamy zagrożenia. Jeżeli tego użyjemy, automatycznie będziemy zagrożeni. Ale jak użyjemy z mocy, już nie będziemy. Tylko MFK ma coraz mniej many. W sam środek. Kolejny ładnie wyszło. Dobra, już skończyła z tymi atakami. O, to nie jest źle. Nie jest źle w takim razie. I tak, jeżeli zaatakujemy go normalnie, on nie wpadnie na ten atak, więc to też nie jest problem. Ari, jak z tobą? Ty niestety wpadniesz na to. Więc musimy zrobić coś, dzięki czemu ty na to nie wpadniesz. Ale chyba to nie będzie takie proste. Czy my się znamy? Czy ty masz 30% HP? Nie jestem pewien. No ale spróbujmy. Chyba, że na tym też nie możemy. Kurde. No dobra. Niech i tak będzie. Tylko tak, teraz nie użyjemy tego, czasem ani tego. W sercu można roztopić gorącym uśmiechem. Ale jest lipa. No dobra, dwustrzał. Mam cię. Tylko teraz nie mamy przeładowania ani nie mamy many. Kolejna tarczka na ulcie. Dawaj prowokację. I musimy ją zdzielić za chwilę. Ari będzie za chwilę atakować, ale... Nie, i tak by się przydało przeładowanie, póki ona jeszcze nie włączyła sobie tych zastranych cierni. Dobra, bierzmy przeładowanie. Tak, chyba dlatego mi tyle razy AOE walnęła, bo nie miałem tamta włączonego na bramie. Dobrze to wiedzieć. Faktycznie wcześniej używałem tamta dosyć często. No tylko też w ostatniej e-walce, jak grałem bez tego, znaczy z nagrywaniem, ale bez nagrywania obrazu. I jak grałem poprzednio, to ona używała non-stop właśnie tych buffów, nie atakowała już potem graczy, tylko skupiała się bardziej na obronie i na takich minigierkach podczas walki. Dlatego byłem przekonany, że ona będzie robiła to samo teraz w tej walce. Ale widać, że zachowanie NPC jest losowe. Niby to cieszy. Bo jednak każda walka jest dzięki temu dosyć unikatowa. Ale irytuje też zarazem. Czy ona włączyła ciernie? Kurwa. Włączyła ciernie. Włączyła cholerne ciernie. Zawsze mnie wspierasz. Dobra, musimy to przeczekać. Tam daleko, gdzieś jest ten buff.
Może tym razem uda mi się go użyć. Musimy niestety czekać. W sumie moglibyśmy many troszeczkę użyć na MFC. Ari padnie niestety. Wszystko muszę robić sama. Ale tylko dlatego, że ona włączyła tego ulta przed naładowaniem ulta Ari, znaczy ulta umiejętności. Więc to też było trochę niesprawiedliwe. No dobra, chyba czwarta albo piąta spotka już. Ej, czy ja przegapiłem gdzieś tego buffa? Naprawdę? Przegapiłem gdzieś buffa. Nie wiem jak, nie wiem gdzie. Dobra, dajmy jeszcze więcej tarczki. To MRK zaatakuje nawet z tymi cierniami. Trudno. Powinna przeżyć. Powinna to przeżyć. No tak, ty potrzebujesz klepnięcia i walnięcia. Spróbujmy. Co się czuje? O cholera. 11700 kolce. Dobra, Miss Fortune. Ale i klepnięcie zniknęło. Ej, no gro, bez jaj. Dobra, zrobimy to jeszcze inaczej. Zrobimy to jeszcze inaczej. Daj tarczkę. Prawdziwa moc, szczere serce. Braum teraz będzie mógł zaatakować. Ari w sumie też. A MFK też będzie mogła zaatakować. Dobra, powinno się udać. Oj, boli? Powinno. Dlatego to ja rządzę tym miastem. Dobra, ale serio, ta walka wyszła koszmarnie. I tak, woda wiecznego nurtu. Woda w tej butelce wiruje bez końca, uosabiając nieustanny ruch ceniony przez Nakagoborosę. Można ją sprzedać pewnym podejrzanym typom za 40 czarnych koron. Ostrze węża. Sztylet wykorzystywany w starożytnych rytuałach buru. Zdaje się wciąż mieć w sobie błogosławieństwo Nakagoborosy. Siły witalne. Przywraca 203 punktów zdrowia co turę. I reszta to jakieś tam złomy. No i kochani, po tej cutscence już ja zauważyłem, że kurde, coś tu chyba nie gra. Więc już dalej nie będę wiedział, co tam się będzie działo. I tak mamy 23 minuty odcinka, więc luz. Podobnie się skończyło jak poprzednio. Chyba osmaliłem sobie wąsy. Amulet jest oczyszczony. Udało się. Ilaoi, to był... Awatar Wielkiego Krakena. Ale bogini wysłuchała mnie i spełniła moją prośbę. Zwracanie się do niej tak bezpośrednio od dawna jest uważane za niezgodne z tradycją, ale zostaliśmy uznani za godnych. Zbyt długo myślałam, że to tylko moje brzemię. Teraz już widzę, jest nasze wspólne. Jesteśmy wieloma wężowymi pędami i nie pozwolimy, by zrujnowanie zniszczyło Bilgewater. Dajmy sobie chwilę na odpoczynek, a potem... Chodźmy skopać tyłek zniszczonego króla. Teraz się rozumiemy. Sara, na słowo? Wybacz, Ilaoi. Amulet zostaje przy mnie, dopóki nie usadzimy zniszczonego króla. Ale potem właściwie mogę pozwolić ci go przymierzyć. Nie. Dobrze mnie musisz nieść sama.
Twoja wola jest silna, ale przy wszystkich prawdach, na które spłynęło światło, nadal jest coś, co ciąży mi na sumieniu. Ach, więc to coś poważnego. Gangplank. Mam przeczucie, że to on zapoczątkował wszystkie te okropne wydarzenia. Z tego powodu ja też za nie odpowiadam. Już o tym rozmawiałyśmy, Eloy. Nie wiedziałaś. Myślałaś, że śpi z rybkami na dnie oceanu. Nie, Sara. Po twojej walce z Gangplankiem, Buru wyłowili go z wraku statku. Przyprowadzili go do mnie. Poddałam go próbie bogini. Ona uznała go za godnego. Musiałam zrobić co w mojej mocy, żeby odzyskał zdrowie i ruszył naprzód swoją ścieżką. Że co zrobiłaś? Trzymanie tego w tajemnicy było błędem. Przepraszam cię. Ty mnie przepraszasz? I myślisz, że to wystarczy? Do niedawna uznawałam słowo mojej bogini za absolutne. Uznała Gangplanka za godnego, więc byłam zobowiązana wspierać go jak tylko mogłam. A teraz? Ta wyprawa nauczyła mnie, że mogę kwestionować moją boginię własną wolą, moimi pragnieniami. Ona pragnie, by śmiertelnicy szukali własnej ścieżki. Choć bogini ukazuje mi wiele rzeczy, sama decyduje o swojej drodze. Gangplank to skomplikowany człowiek, ale nie usprawiedliwiam jego działań. Gdyby przybył do mnie teraz, ranny... Zrobiłabyś to, co słuszne. Wgniotłabyś go w ziemię. Co się stało, to się stało. Ale nie można zaprzeczyć, że okazał się użyteczny. Dzięki amuletowi od niego możemy powstrzymać zniszczonego króla. To nie zmienia moich planów wobec niego. Eloy, kiedyś naładowałabym cię ołowiem za okłamywanie mnie, a teraz... Teraz pomożesz mi to wszystko zakończyć. Nie jestem głupia. Widzę, że więcej osiągniemy razem niż osobno. Ale jesteś moją dłużniczką. Kiedy już załatwimy zniszczonego króla, wypłoszymy Gangplanka i jego szczury z ukrycia i wytępimy ich na dobre. Sara, nie mogę ci tego obiecać. Ta obsesja na punkcie zemsty nie jest dla ciebie dobra. I skrzywdzi też Bilgewater. Miasto potrzebuje twojego przywództwa, nie twojej żądzy krwi. Uważaj na słowa, kapłanko. Moja zemsta to nie jest coś, co mogę porzucić. Poświęciłam życie szorowaniu z syfów, jakie Gangplank zostawił w Bilgewater i nie zostawię tej roboty niedokończonej. Tylko proszę, spróbuj dostrzec coś poza przeszłością. Nie umniejszam bólu, który ci zadał, ale wiem, że czeka na ciebie więcej. I tu jest problem, Eloy. Nie mogę odwrócić wzroku od mojej przeszłości. Teraz mamy powstałego króla do zatrzymania. A potem? Zobaczymy, na czym stoimy. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólne stanowisko. Ja też, Sara. Ja też. Moi drodzy, ja tak sobie myślę, że teoretycznie, skoro zostało nam ile tam tej gry? Zaraz zobaczymy. Myślę, że jakoś mało. 3% fabuły, czyli zapewne ostateczna walka teraz z Viego będzie ostatnią, która będzie tutaj w naszej grze, więc już dochodzimy do końca. Dlatego chciałbym zrobić, bo to będzie poniedziałkowy odcinek o 18, z tego co pamiętam. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, ale mniejsza. Myślę, że zrobię we wtorek wieczorem jakiegoś streama. I myślę, że przed zakończeniem, poniedziałek albo we wtorek, zobaczymy jeszcze, bo nie wiem, czy wrócę w poniedziałek. Jeżeli wrócę w poniedziałek, to zrobimy w poniedziałek wieczorem koło 20. Jeżeli nie, to we wtorek koło 20. Więc, kochani, zrobimy tego streama i myślę, że ulepszamy te nasze postacie razem wspólnie. I tak myślę, że macie wolne, ja też mam wolne, więc myślę, że będzie spoko. Ale gdzie jest ta kuźnia jeszcze, o której mówiła Budka, to ja już nie wiem. Kuźnia na Kagobrosy. Ołtarz jej boskiej mocy milczy. Boże. Nie umiem się wysłowić.
I tak. Ja pamiętam, że jeszcze gdzieś tutaj w bibliotece chyba Agonii. To była albo biblioteka Agonii. Chyba tak. Albo to było gdzieś tutaj w kwaterach tego Thresha. Gdzieś była jeszcze jedna kuźnia i mam nadzieję, że my ją jeszcze zobaczymy. Ale kochani, na ten odcinek to już będzie wszystko. Tak robię go tak na szybciutko, bo zaraz wyjeżdżam. Ile? 2 godzinki, idę się wykąpać i pakować i wyjeżdżam, więc jeszcze sobie ten odcinek szybko wyrenderuję i go wrzucę na tą 18 godzinę. Tak więc dzięki wielkie, że byliście na tym odcineczku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.